chociaż na kilka dni zamienić się miejscami z milionerem. To naprawdę kusząca perspektywa. Szkoda, że takie marzenia raczej się nie spełniają. Dlatego na razie pozostaje nam obserwowanie życia tych najbogatszych. Kto z największym rozmachem spędza wakacje? Ocean, plaża, ciepły piasek. Taki scenariusz na wakacje wybrał rosyjski miliarder Roman Abramowicz. W okresie świątecznym wypoczywał na St. Barts, ulubionej wyspie bogaczy. Towarzyszyła mu partnerka Dasza Żukowa. Założyciel Facebooka lubi czynny wypoczynek. Milioner i jego żona Priscilla Chan wakacje spędzili na Hawajach, gdzie surfowali. Mark Zuckerberg bez charakterystycznej bluzy z kapturem? Tak, to jest możliwe. Karaiby to ulubione miejsce Richarda Bransona. Ma tam swoją wyspę, Necker. Huczne imprezy, szaleństwa na skuterach wodnych, znani goście, nagie modelki. Tak często wyglądają wakacje tego miliardera. Rodzinne i tradycyjne święta to podstawa. Taką dewizą kierują się Katarzyna i Zbigniew Niemczyccy. Co roku spędzają Boże Narodzenie i Sylwestra w swojej willi w Zakopanem. Widok na Giewont i Nosal, kryty basen. W takich warunkach nie trudno o relaks. Partnerka najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka, urlop świąteczno-noworoczny spędziła w Sankt Moritz. W szwajcarskim kurorcie wypoczywała, spacerowała po górach i oczywiście chodziła na zakupy. A wszystko to robiła w bardzo drogich markowych ubraniach. Żyć, nie umierać. Jak podobają się Wam wakacje bogaczy? Czekamy na komentarze. Do zobaczenia za tydzień.